Jeżeli szukacie prostego i szybkiego rozwiązania do robienia transmisji na żywo, używając kilku kamer, to przedstawię Wam dzisiaj świetne urządzenie, czyli mikser obrazu i dźwięku Atem Mini Pro od firmy Blackmagic. Na tę chwilę jest to bardzo rozchwytywane urządzenie i ciężko dostępne, ponieważ jest proste w użyciu i raz ustawione sprawia, że tworzenie profesjonalnie wyglądających transmisji na żywo jest dziecinnie proste. Atem Mini Pro to bardzo kompaktowe urządzenie. Jest zbudowane w całości z plastiku, ale wszystko robi bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o samą obudowę. Przyciski są gumowe i bardzo dobrze wykonane. Ogólnie całość sprawia bardzo dobre, pozytywne wrażenie. Do urządzenia możemy podłączyć cztery kamery lub inne źródła obrazu, takie jak na przykład laptop, przez cztery wejścia HDMI, które znajdują się z tyłu obudowy. Te źródła mogą także oprócz obrazu dostarczać nam dźwięk. Oprócz czterech portów HDMI mamy także możliwość podłączenia dwóch mikrofonów przez dwa złącza mini jack 3,5 cala. Z tyłu obudowy znajduje się także port HDMI out służący do podłączenia monitora podglądowego. Obok znajduje się port Ethernet RJ45, dzięki któremu bezpośrednio możemy robić transmisję na żywo z urządzenia. Obok portu Ethernet znajduje się port USB-C, którym możemy Atema podłączyć do komputera. Port ten może służyć do sterowania parametrami miksera z oprogramowania Atem Software Control. Także dzięki temu połączeniu z komputerem Atem Mini Pro może być widoczny jako zwykła kamerka internetowa w naszym komputerze, co ułatwia konfigurację z jakimkolwiek oprogramowaniem, jak na przykład Zoom, Skype, Microsoft Teams, Facebookiem czy YouTube'em. Także przez ten port możemy podłączyć zewnętrzny dysk i wtedy na ten dysk możemy nagrywać całą naszą transmisję. Przyciski w Atem Mini Pro są pogrupowane w sekcje. Idąc od lewej górnej części miksera mamy sekcję MIC 1 i MIC 2. Jest to sekcja kontroli mikrofonów podłączonych przez dwa wejścia mini jack 3,5 cala. Przyciski On i off służą do włączania i wyłączania mikrofonu pierwszego i drugiego. Natomiast strzałka w górę i w dół służy do podgłaśniania lub ściszania mikrofonu. Poniżej mamy rząd przycisków odpowiadających za cztery wejścia HDMI. Największe na dole służą do przełączania między czterema źródłami. Górny rząd, złożony z mniejszych przycisków, odpowiada za dźwięk każdego źródła. Mamy tutaj przycisk AFV, czyli Audio Follow Video. Jeżeli ta opcja jest włączona, to przy przełączaniu się na daną kamerę dźwięk z tego źródła będzie na dany moment aktywowany. Przycisk Reset natomiast służy do resetowania głośności danego źródła. Przycisk On-Off służy do włączania lub wyłączania na stałe dźwięku z danego źródła. Strzałki służą do podgłaśniania lub ściszania dźwięku danego wejścia HDMI. Następnie mamy dwa mniejsze przyciski. Pierwszy przycisk Still, który służy do wyświetlania grafiki wybranej wcześniej w programie Atem Control Software w zakładce Media, a drugi przycisk Black służy do wyświetlenia czarnego ekranu. Obok mamy przyciski Cut, Auto i FTB, którymi wybieramy rodzaj przejścia podczas przełączania źródeł. Nad nimi mamy klawisze Duration, którymi wybieramy długość przejścia, sekcję przycisków Effect, której wybieramy efekty przejścia. Obok znajduje się sekcja Video Out, czyli przyciski odpowiadające za wyjście HDMI Out, czyli co ma być wyświetlane na monitorze poglądowym. Może tutaj być wybrane źródło HDMI, tryb Multiview lub okno Program, czyli okno tego, co jest aktualnie transmitowane na żywo. Na samej górze znajdują się przyciski sekcji Stream, On Air oraz Off, służące do rozpoczęcia i zakończenia transmisji. Sekcja Record, przycisk Rec i Stop, służące do uruchomienia i zakończenia nagrywania na zewnętrzny dysk, którym można podpiąć do wejścia USB-C. Sekcja Key, służąca do włączenia lub wyłączenia kluczowania tzw. green screenu. Obok znajduje się sekcja Picture in Picture, służąca do uruchomienia i sterowania opcjami ujęć z dwóch kamer na jednym ekranie. Żeby skonfigurować Atem Mini Pro do pierwszego użycia, w pierwszej kolejności podłączamy źródła dźwięku i obrazu.
Do Atem Mini Pro mogę podpiąć dwa źródła dźwięku. W pierwsze gniazdo Mini Jack mogę wpiąć na przykład mikrofon bezprzewodowy krawatowy Rode Wireless Go. W drugie wejście mikrofonowe wpinam shotguna Rode Video Micro. Następnie do pierwszego wejścia HDMI wpinam kamerę numer 1, czyli tą z przodu, to jest Canon R. Drugą kamerę, która będzie widokiem z góry, będzie Canon 5D Mark IV wpinany do wejścia HDMI 2. Pod trzecie wejście wpięty będzie laptop. Kablem internetowym wpinam Atema Mini Pro bezpośrednio do routera. Do portu HDMI Out będzie wpięty monitor poglądowy Miui, na którym będę widział wszystkie potrzebne informacje i będę miał podgląd wszystkich kamer i wejść. Na monitorze poglądowym warto uruchomić widok Multiview. W tym widoku pokazuje się nam okno podglądu Preview po lewej stronie, a po prawej stronie okno aktualnej transmisji Program. W drugim rzędzie pod spodem mamy widok podglądu czterech wejść HDMI. W trzecim rzędzie mamy podgląd grafiki pod przyciskiem Still, okno podglądu stanu transmisji, okno podglądu stanu nagrywania na dysk zewnętrzny oraz okno podglądu poziomów dźwięku dla każdego wejścia HDMI i mini jack oraz wskaźnik poziomu wyjścia dźwięku master w transmisji na żywo. Po wpięciu wszystkich urządzeń do miksera ze strony Blackmagic trzeba zainstalować oprogramowanie Atem Switchers, którym konfiguruje się mikser. W pierwszej kolejności warto włączyć Atem Setup i tam zapoznać się z trzema ustawieniami, które są istotne i dobrze wiedzieć, do czego służą. Pierwsze ustawienie to Switching Mode, w jaki sposób przełączane są widoki kamer. Jeżeli wybierzemy opcję Cut Bass, przełączanie widoków następuje od razu bez opcji Preview przy użyciu wybranej opcji przejścia Cut lub Auto. Druga opcja to Program Preview. Czyli po wciśnięciu danego źródła wyświetla się na początku w lewym oknie podglądu i dopiero po naciśnięciu przycisku przejścia Cut lub Auto wyświetla się widzom w prawym oknie transmisji opisanej jako program. Druga opcja to Picture in Picture. I tutaj mamy pierwszą opcję Drop with Transition. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, to przy zmianie widoku kamery automatycznie wyłącza się opcja Picture in Picture. Druga opcja natomiast to Stay on with Transition, czyli przy przełączaniu źródeł opcja Picture in Picture pozostaje cały czas włączona i nie znika nam małe okienko z podglądem drugiej kamery. Opcja Chroma Key ma dwa ustawienia, Drop with Transition i jeśli ta opcja jest zaznaczona, to przy zmianie widoku kamery automatycznie wyłącza się opcja kluczowania, w cudzysłowie tak zwanego zielonego tła. Jeżeli włączymy funkcję Stay on with Transition, przy przełączaniu źródeł opcja kluczowania zielonego tła pozostaje aktywna. Następnie wchodzimy do oprogramowania Atem Software Control. W pierwszej kolejności klikamy w lewym dolnym rogu na ustawienia. I warto sprawdzić, czy jakość transmisji jest ustawiona na najwyższą możliwą, czyli Full HD 1080 w 60p. Reszty opcji na początku nie trzeba zmieniać. W głównym oknie w zakładce Switcher mamy widok tych samych klawiszy, które są fizycznie na mikserze i nimi również możemy przełączać się i zmieniać funkcje. Kolejna zakładka Media. I tutaj możemy wgrać obrazy, które chcielibyśmy wyświetlać w czasie transmisji. Trzecia zakładka to zakładka Audio. Służy do kontrolowania dźwięku z wszystkich czterech źródeł HDMI oraz dwóch wejść mikrofonowych, a także wyjścia Audio Master. Tutaj także możemy wprowadzać zaawansowaną korektę dźwięku. Jeżeli jesteście zainteresowani zaawansowanymi ustawieniami dźwięku w Atem Mini Pro, to polecam Wam film Curtisa Judda, który doskonale to tłumaczy. Linka do filmu znajdziecie tutaj w prawym rogu i w opisie pod filmem. Kolejna zakładka to zakładka Kamera. Znajdziecie tam zaawansowane ustawienia dotyczące obrazu z poszczególnych kamer. Jednak ta opcja działa jedynie z kamerami od Blackmagica. A teraz powiem Wam, jak rozpocząć transmisję live używając Atem Mini Pro. Pierwszym sposobem jest wejście na YouTube. Klikamy Rozpocznij transmisję na żywo. Następnie z lewej strony wybieramy kamera internetowa, ustawiamy parametry naszej transmisji jak tytuł, ustawienia prywatności, następnie klikamy więcej opcji i wybieramy jako kamerę i dźwięk nasz mikser Blackmagic Design i rozpoczynamy transmisję. Do tego połączenia wystarczy komputer i Atem Mini Pro, który jest podpięty kablem USB-C. Wtedy mikser Atem Mini Pro jest wykrywany jako kamerka internetowa. Druga możliwość to użycie klucza transmisji. Atem Mini Pro powinien być podpięty kablem RJ45 do internetu.
Wchodzimy na YouTube, następnie rozpocznij transmisję na żywo. Z prawej strony wybieramy transmisja, ustawiamy podstawowe opcje i klikamy utwórz transmisję. Następnie klikamy kopiuj klucz strumienia i wklejamy ten klucz do programu Atem Software Control do zakładki Output. Tutaj wybieramy platformę YouTube, wklejamy klucz i ustawiamy jakość naszej transmisji. Po wszystkim wystarczy kliknąć On Air i w oknie naszej transmisji na YouTube potwierdzamy rozpocznij transmisję. Teraz powiem Wam, jak zmieniać widok kamery w czasie transmisji. Aby zmienić widok kamery, wystarczy kliknąć przycisk odpowiedniego wejścia od 1 do 4. Wejścia powinny się natychmiast zmieniać w oknie Program. Aby zmienić sposób przejścia, można użyć różnych rodzajów i efektów, które znajdują się po prawej stronie, jak Cut, który jest ostrym, natychmiastowym przejściem, lub możemy wybrać przejście typu Auto, zmienić długość przejścia używając predefiniowanych ustawień Duration od 0,5 sekundy do 2 sekund. Możemy także wybrać jeden z 6 efektów przejścia z sekcji Effect. Dodatkowo mamy opcję FTB, czyli Fade to Black. Jest to przejście z widoku kamery do czerni i odwrotnie. Szczególnie przydatny efekt na rozpoczęcie transmisji lub jej zakończenie. A teraz czas na bardzo ciekawą funkcję, czyli Picture in Picture. Jeżeli chcielibyście używać widoku dwóch kamer na jednym ekranie, czyli tzw. Picture in Picture, to aby ustawić kamerę w mniejszym okienku, trzeba wejść do oprogramowania Atem Software na komputerze, wybrać zakładkę Palettes, następnie Upstream Key i zakładkę DVE. Klikamy Field Source i wybieramy kamerę, która ma się wyświetlać w mniejszym oknie. W tej zakładce także możemy dostosować wielkość i pozycję okienka, dodać cień, ramkę wokół widoku kamery, a także kilka innych bardziej zaawansowanych opcji. Jeżeli w czasie transmisji chcielibyście wyświetlić jakąś grafikę, na przykład ekran początkowy, możecie wejść do oprogramowania Atem Software na komputerze i grafikę w formie plików zdjęciowych wrzucić do jednego z 20 predefiniowanych zakładek. Następnie, aby wyświetlić dany plik, wystarczy, że przeniesiesz go na okienko po prawej, nazywające się Media Player. Teraz, klikając na mikserze przycisk Still, macie możliwość wyświetlenia danej grafiki. Atem Mini Pro ma możliwość nagrania całej transmisji w formie backupu na dysk zewnętrzny. Jeżeli chcielibyście nagrywać transmisję na zewnętrzny dysk, wystarczy, że użyjecie dysku 2,5 cala podpiętego na kablu USB-C do Atem Mini Pro. Następnie klikacie Rec i rozpoczyna się nagrywanie. Jeżeli chcielibyście streamować grę z widokiem kamery podczas grania, wystarczy, że do wejścia numer 1 podepniecie kamerę. Natomiast do wejścia HDMI 2 podepniecie swoją konsolę lub komputer, na którym gracie. W programie Atem Software wybierzecie, aby w małym okienku wyświetlała Wam się kamera numer 1. No i w momencie, kiedy chcemy rozpocząć naszego live'a, wystarczy, że przełączymy się na widok gry, włączymy naszą kamerkę. Już możemy po prostu dalej kontynuować granie, robienie live'a. Także to jest bardzo fajna sprawa. Sami widzicie fajny dźwięk. Oczywiście wszystkim możemy sterować, możemy ściszać niektóre rzeczy, podgłaśniać, więc Atem Mini w tym momencie świetnie sobie radzi, także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Na jedynce mamy kamerę 1, na dwójce mamy tutaj tą kamerę, trójka to laptop, oczywiście tutaj mamy sterowanie dźwiękiem każdego kanału, mikrofon to jest Rode Wireless Go, który mam tutaj przyczepiony pod szyją. Oczywiście możemy też sobie zmieniać przejścia, no i możemy sobie na przykład włączyć ten multi-view. W tym momencie to fajnie wygląda. Także tak pokrótce można zrobić setup pod gry. Dzięki takiej konfiguracji możemy w łatwy sposób uatrakcyjnić streamy z naszych gier. Kolejnym przykładem wykorzystania Atem Mini Pro jest przykład szkolenia online. Jeżeli chcecie przeprowadzić szkolenie online, to możemy do dwóch pierwszych wejść HDMI podpiąć dwie kamery, które będą odpowiadały za dwa różne kadry. Do trzeciego wejścia możemy natomiast podpiąć naszego laptopa z prezentacją, którą chcemy omawiać.
Następnie w opcjach Picture in Picture ustawiamy kamerę numer 1. Rozpoczynając nasze szkolenie, możemy użyć drugiej kamery, która pokazuje szerszy kadr, a następnie przełączyć widok kamery na wejście numer 3 z laptopa i przełączyć widok na Picture in Picture z kamerą numer 1, w której mamy zbliżenie na naszą twarz. Dzięki laptopowi możemy przełączyć się między kolejnymi slajdami i prowadzić naszą prezentację. Szerszy kadr z kamery numer 2 możemy także wykorzystać do prezentacji różnych rzeczy czy omawiania zagadnień na flipcharcie. Kolejnym przykładem jest wywiad z trzema kamerami i dwoma mikrofonami. Atem Mini Pro świetnie sprawdzi się także w trakcie wywiadów na żywo czy robienia wideo podcastów na żywo. Wystarczy, że do pierwszych trzech wejść podepniemy trzy kamery. Pierwsza kamera będzie odpowiadała za zbliżenie na osobę numer 1. Druga kamera będzie zbliżeniem na osobę numer 2. A trzecia będzie odpowiadała za widok ogólny. Jako źródło dźwięku możemy wykorzystać dwa osobne mikrofony lub możemy podpiąć jakikolwiek mikser, w tym przypadku mikser dźwięku Rodecaster przez kabel mini jack 3,5 cala do mini jack 3,5 cala. Dzięki takiej konfiguracji możemy przeprowadzić w łatwy sposób profesjonalny wywiad na żywo z widokiem z kilku kamer. A teraz zapraszam do obejrzenia tego filmu, z którego dowiesz się więcej na temat transmisji na żywo.